nazywam się Karolina Michalak. Na co dzień zajmuję się obsługą nieruchomości premium przez apartamenty, podomy, aż do rynku pierwotnego. Jestem też architektką i właśnie dzisiaj spotykam się z moimi koleżankami, również architektkami z agencji Wife Nieruchomości, Kasia i Karina. Jesteśmy w nowo oddanym Teatrze Wybrzeże, nieprzypadkowy wybór tego miejsca na to nagranie. Jesteśmy ubrane całe na czarno, jak na architektów przystało. I przy kawie rozmawiamy o tym, jak ten zawód architekta, wpływa na obecnie wykonywaną profesję, czyli obsługę nieruchomości premium. Dziewczyny, zastanawiam się, jakie atuty bycia architektem przekładają się na obecnie wykonywany zawód. Nie wiem, czy macie jakieś takie spostrzeżenia, co faktycznie jest takiego wow? Tak, myślę, że nasz zawód bardzo nam pomaga w pracy. Jesteśmy bardziej wyczulone na detale architektoniczne czy wnętrze. Jesteśmy w stanie bardziej doradzić klientowi i sprzedającemu, i kupującemu, jak dana nieruchomość może lepiej wyglądać, bądź wyciągnąć lepsze walory z tego. Myślę też, tak jak zawsze w nieruchomościach, chyba ta lokalizacja, nie? Takie kwestie urbanistycznego podejścia jest ważna. Tak, również, bo jakby z wykształcenia mamy i architekturę, i urbanistykę. Mhm. No i dzięki temu jesteśmy też w stanie przewidzieć, jakie są plany rozwoju danej dzielnicy i to też wpływa na atrakcyjność danej nieruchomości. I na jej wartość. Tak, myślę o jakichś przykładach. Może Kasia, miałaś jakąś taką sytuację, którą mogłabyś przytoczyć właśnie z tej sytuacji, jak mówi Karina, o tym, że Twoja wiedza przełożyła się faktycznie na tą sprzedaż albo po prostu na współpracę z klientem? Parę miesięcy temu właśnie miałam transakcję, gdzie sprzedawałam nieruchomość. Była to nieruchomość, która mogła zupełnie nie zachęcać potencjalnych klientów, natomiast ja doskonale wiedziałam, jakie to mieszkanie ma walory, jakie ma atuty i jak można wykorzystać ten układ tego mieszkania, danej tej nieruchomości, jakie układy funkcjonalne można tam zastosować, a było ich naprawdę jakby sporo tych możliwości. Także tutaj w tym przypadku mogłam przekazać spostrzeżenia klientom kupującym i dzięki temu również obronić wartość tej nieruchomości. Właśnie to, że możemy zauważyć, że układ funkcjonalny jest naprawdę dobry, z możliwością, nie wiem, aranżacji większości pokoi, a może być też zupełnie odwrotnie, że to mieszkanie, mimo tego, że jest dużym metrażem, w ogóle się nadaje nawet na podział na trzy pokoje, tak samo z materiałami, że jakość jest wysoka bądź niższa. To wszystko wpływa na to, jak wyceniamy nieruchomość, potem jak ją klient odbiera i finalnie jak ją sprzedajemy, no bo, albo w przypadku klientów kupujących, jak szukamy tych nieruchomości i po prostu doradzamy. Ja uważam, że jesteśmy bardzo rzetelne i bardziej autentyczne dla klienta i dużo łatwiej jest porozmawiać czy o technicznych walorach danej nieruchomości, czy materiałach wykorzystanych, to uważam za duży atut. Uważacie? Zdecydowanie, no mamy tutaj dwa w jednym, także jakby decydują się na współpracę z nami, zyskują tak naprawdę bardzo duży bonus, który jest naszą wiedzą. Tak, wiedza to raz, ale dwa, ja myślę, że jeszcze to jest kwestia takiej autentyczności w tym wszystkim, no nie? I kreatywnego podejścia do danej przestrzeni, bo jeżeli mówimy wciąż o na przykład nawet deweloperce, no to ludzie nie są w stanie wyobrazić sobie często, jak to mieszkanie będzie wyglądało z meblami. Tak. My jesteśmy w stanie im to w jakiś sposób wytłumaczyć albo nawet posłużyć się wizualizacjami lub wykorzystać to prawda. Własne umiejętności do tego. Tak myślę sobie, czy zdarzyło się Wam kiedyś, bo myślę w głowie, czy ja miałam taką sytuację, chyba miałam, zaraz jeszcze głębiej pomyślę o tym, czy Wasi klienci jakby powiedzieli Wam wprost, że doceniają to, że Pani ma zupełnie inne podejście niż inna osoba z branży, nie wiem, w przypadku castingu na agenta nieruchomości, czy Wasi klienci to docenili, widzieli, że faktycznie porównując agenta do agenta, Wasza wiedza, Wasze podejście jest zupełnie inne niż kolegi, który był na spotkaniu również? Myślę, że tak, zdecydowanie. Jest to atut, no bo jakby my z reguły i z zasady się poruszamy po prostu bardzo pewnie w danej przestrzeni nieruchomości i to widać, że jesteśmy pewni i wiemy, o czym mówimy, tak? Mhm.
Tak, jak najbardziej też miałam taki przypadek, kiedy klient właśnie zadzwonił do mnie, bo jakby wiedział, że jestem również z zawodu architektem, no i chciał po prostu poradzić się, miał mieszkanie na sprzedaż i chciał się poradzić, jak można najlepiej zaprezentować to mieszkanie i co, czy mam jakieś pomysły, jak można podnieść wartość tej nieruchomości, co warto by było w niej zmienić, żeby po prostu było łatwiej, szybciej, no i przede wszystkim lepiej sprzedać. Co Wam dało nieruchomości w kontekście poprzedniej pracy, bo każda z nas pracowała w zawodzie architekta w pracowniach, przy komputerze, przy biurku godzinami. I co takiego jest tutaj, czego tam nie było? Jak dla mnie takim kluczowym elementem to był ten kontakt z ludźmi. Akurat w przypadku pracy jako architekt dużo czasu jednak się poświęca na tą pracę taką przy komputerze. Plus dynamika samej pracy, bo jednak to się często zmienia. Nie pracujemy nad jednym projektem 6 lat, tylko to jest bardzo ruchome i szybkie i to bardzo lubię w tym. Tak. Cieszę się, czyli widzimy, że wybór obecnego zawodu nie był przypadkowy, ale też wybór studiów również nie był przypadkowy, w związku z czym zarówno Kasia, Karina, jak i ja dajemy taką faktycznie pełną gamę możliwości co do sprzedaży nieruchomości i to jest, uważam, bardzo duży atut, dlatego też cieszę się, że się udało nam spotkać i porozmawiać o tym, zwłaszcza w tak pięknym miejscu, jakim jest Nowy Teatr Wybrzeże w samym sercu Gdańska, więc dziękuję Wam za to spotkanie i mam nadzieję, że materiał będzie przydatny czy dla naszych klientów, czy dla kolegów z branży, kolegów, koleżanek. Serdecznie zapraszam do śledzenia naszego bloga, mediów społecznościowych, gdzie ten artykuł, ale też inne pojawiają się na bieżąco. Super, dziękujemy. Dziękujemy.